Kielecki Park Technologiczny stał się koordynatorem międzynarodowego przedsięwzięcia, które realizowane będzie we współpracy z partnerami z Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Litwy. Projekt ten pozwoli na zbudowanie spójnego, efektywnego i skutecznego systemu kształcenia praktycznego, który dostosuje umiejętności młodych ludzi do potrzeb rynku pracy w oparciu m.in. o doświadczenia czerpane od zagranicznych uczestników projektu. Będziemy odpowiedzialni za przede wszystkim za transfer dobrych doświadczeń, głównie od tego systemu dualnego, który funkcjonuje w Niemczech, ale również też chcemy czerpać z doświadczeń Hiszpanii, bo to ona w oparciu o doświadczenia niemieckie ten system w ostatnim czasie u siebie wdrażała. Następną naszą rolą to będzie oczywiście implementacja tego systemu nie tylko w Parku Technologicznym, ale w całym regionie, a później przekazanie naszych doświadczeń innym regionom z Polski i z zagranicy. Ze swej strony KPT partnerom z zagranicy będzie chciał zaprezentować swoje doświadczenia, wykorzystując działające już od jakiegoś czasu centra kompetencji. Centrum kompetencji w zakresie maszyn sterowanych numerycznie CNC, ale to też centrum druku 3D, to centrum teleinformatyki, na które mocno stawiamy i to jest taka dziedzina, którą w przyszłości bardzo dynamicznie będziemy rozwijali. No i ostatnie, czwarte centrum Fashion Design, które podejmuje już we wrześniu bardzo ambitne plany związane z przygotowaniem projektantów do pracy w zawodzie. Na realizację przedsięwzięcia Kielecki Park Technologiczny pozyskał nieco ponad 1 000 000 zł z Komisji Europejskiej w ramach projektu Erasmus+. Pieniądze te pozwolą na zorganizowanie kilku wizyt studyjnych. Ze sobą zabierzemy tak naprawdę wszystkie instytucje, które na co dzień angażują się w proces kształcenia zawodowego nie tylko w Kielcach, ale w regionie świętokrzyskim. Podpatrzymy te najlepsze praktyki, a zaraz po powrocie wspólnie przystąpimy do budowania systemu wsparcia kształcenia zawodowego w regionie świętokrzyskim. W przedsięwzięcie, które realizowane będzie przez kilkanaście miesięcy, począwszy od września bieżącego roku, zaangażowanych zostanie wiele instytucji, w tym samorządy i szkoły zawodowe.